Sponsorem programu jest polska sieć sklepów Arhelan. www.arhelan.com.pl. Kolejny dzień przygotowań Jagiellonii Białystok do nadchodzącego sezonu. Podczas zgrupowania w Boszkowie żółto-czerwoni swoje zajęcia odbywają na obiekcie A-klasowego Heliosa Bucz. Dziś oprócz wysokich wymagań trenerów, piłkarze muszą sprostać także niesprzyjającej aurze pogodowej. Jest z nami prezes A-klasowego Heliosa Bucz, pan Robert Müller. Dzień dobry, panie Robercie. Witam serdecznie. Panie Robercie, czy to jest pierwszy taki przypadek, kiedy gościcie na swoich obiektach drużynę ekstraklasową, czy to jest miejsce szczególnie preferowane przez drużynę z najwyższej klasy rozgrywkowej? Nie jesteście pierwsi, że tak powiem. W 1997 pierwszy raz na naszych obiektach był zespół Rakowa Częstochowa. Pod trenerem był wówczas Hubert Kostka. Grali w Ekstraklasie, no wtedy to się nazywała pierwsza liga. A w międzyczasie, w tym okresie ostatnim, gościliśmy tutaj zespoły młodzieżowe. Natomiast od tego roku we współpracy z hotelem Sułkowski w Boszkowie i z różnymi tutaj jeszcze podmiotem w Buczu, kompleksem Rueda, weszliśmy, że tak powiem, takie inwenty, organizacja obozów sportowych, piłkarskich dla zespołów. No i tak akurat wyszło, że wy jesteście jako pierwsi. Czyli można powiedzieć, że w pewien sposób zaczynamy gdyby nową erę, tak? Bo 97 rok to takie trochę zamierzchłe czasy, tym bardziej, że Raków Częstochowa. No na pewno, już to 16 lat, także na pewno. A muszę powiedzieć, od jutra też będzie tutaj nasz obiekt, tak, Zawisza Bydgoszcz, która będzie tutaj właśnie w kompleksie Rueda spała, a na naszych obiektach będzie trenowała. A cały lipiec, sierpień mamy zespoły młodzieżowe praktycznie tutaj z całego kraju, które będą do nas tutaj spały w Ruedzie czy w Boszkowie, a trenowały na naszych obiektach. Tak, wchodząc w współpracę z hotelem Sułkowski, no wymagania były takie, żeby nasza baza, jak widzicie, mamy A-klasę, to jest jakiś tam niski poziom, że tak powiem, piłkarski, natomiast my tutaj w działalności klubu postawiliśmy zdecydowanie na rozwój bazy i na szkolenie młodzieży. Jesteśmy małą, że tak powiem, wioską, 900 osób, mieszkańców. Natomiast mamy w klubie 5 grup młodzieżowych, seniorów, old boy i grupę dziewcząt. Także jak na taką miejscowość, myślę, sporo ekip. No i mówię, postawiliśmy w tym roku zdecydowanie na rozwój bazy. Tym bardziej, że udała się współpraca, układa nam się dosyć współpraca z Urzędem Gminy w Przemęcie, gdzie akurat, można powiedzieć, tak się wszystko fajnie złożyło, że modelizacja płyt boiska połączono właśnie z, jak widzicie, piękne piłkochwyty, ogrodzenia, także wszystko to fajnie tak się skumulowało i cieszymy się, że możemy Was tutaj gościć i mam nadzieję, że to nie pierwszy, ostatni raz, że tak powiem, nie? Jedna z drużyn, o których Pan wspominał, zmierzyła się wczoraj z Jagiellonią Białystok w takim towarzyskiej zabawie piłkarskiej, można to tak powiedzieć. Tak, poprosiłem trenerów tutaj, pana trenera Stokowca, całą kadrę zresztą szkoleniową waszego klubu, czy była możliwość zagrania w ramach promocji takiego meczu towarzyskiego. Trenerzy wyrazili zgodę i zagraliśmy 2 razy 35 minut. Z waszej strony wystąpiła, można powiedzieć, ta ekipa, która nie grała w sobotę w sparingu z Pogonią Szczecin, a w drugiej części spotkania ze strony Jagiellonii wystąpiła kadra szkoleniowa razem z trenerem Stokowcem, a nasz zespół był połączony seniorzy, grupa juniorów, także fajna zabawa. Wynik, wiadomo, z góry, że tak powiem, przesądzony, nie o to przecież chodziło. Natomiast sam mecz, no muszę powiedzieć, gdzieś koło, myślę, 1000 osób na pewno przyszło na spotkanie i zainteresowanie. I to spełniło, że tak powiem, nasze oczekiwania. Myślę, że fajna impreza wczoraj. I cieszymy się i, no mówię, no
zadowolenie było wczoraj, że tyle ludzi przyszło na to spotkanie i myślę, że reakcja, mówię, samego sztabu szkoleniowego Jagiellonii też była fajna, że dali możliwość naszym chłopakom zagrania, bo przypuszczam, że nigdy w życiu już ich to nie spotka, żeby zagrali kiedyś z Ekstraklasą. Wczoraj graliście sparing z A-klasowym Heliosem Bucz i doszły nas takie słuchy, że strzeliłeś 4 bramki. To jest prawda czy jakiś wałek? Nie, to jest jak najbardziej prawda. Dostałem szansę w ataku i wykorzystałem ją. Jak się czujesz, jak się czułeś w nowej roli? Czy to jest nowa rola, to bym nie powiedział, bo już parę razy zdarzało się, że wychodziłem jako napastnik i zawsze strzelałem tą bramkę. A tym razem okazało się, że strzeliłem nawet 4. To nie jest chyba normalna taka sytuacja, w której bramkarz zdobywa tyle bramek. Znamy przykłady chociażby Chilaverta, który wykorzystywał i wykonywał rzuty wolne i karne, a ty chyba te bramki zdobywałeś po akcjach. Tak, to były jeszcze co najśmieszniejsze indywidualne akcje, kiedy potrafiłem kiwać jednego obrońcę i też bramkarza i strzelić do pustej bramki. Cóż. Rozważasz może w związku z tym odłożenie rękawic bramkarskich na bok i przesunięcie się może troszeczkę bardziej do przodu, wyjście z pomiędzy słupków? Znaczy, może porozmawiam z trenerem i ze Stomilem, nie połówkę, ale z 15 minut mogę wyskoczyć jeszcze, bo na całą połówkę chyba bym nie dał rady, bo brak się. Dzięki. No nie brak tego? Nie. Dawaj dźwigu. Nie radzisz sobie? Dawaj. Sponsorem programu jest polska sieć sklepów Arhelan. www.archelan.com.pl